Bułgaria. Zapadł wyrok w sprawie umowy z Polską. Bułgaria. Były minister uniewinniony. Sprawa dotyczy umowy z Polską. Minister obrony Bułgarii w latach 2014-2017 Nikołaj Nenczew został ostatecznie uniewinniony z zarzutów, że podpisując w 2015 rok porozumienie z Polską na remont bułgarskich myśliwców MiG-29, naraziło na straty spółkę RSK MiG i stworzył zagrożenie dla bułgarskiego lotnictwa wojskowego. Rozprawa przed Naczelnym Sądem Kasacyjnym odbyła się za zamkniętymi drzwiami. Szczegółów nie podano, gdyż są objęte tajemnicą. Nenczewowi zarzucono, że ukrył i nie pozwolił na realizację istniejącego porozumienia z rosyjskim producentem myśliwców, spółką RSK MiG, i zawarł umowę z Polską. W ocenie prokuratury jego działania miały szczególnie niekorzystne następstwa dla bułgarskiego lotnictwa. Brak nadających się do użytku samolotów sprawił, że w okresie od listopada 2014 do marca 2016 rok piloci mogli latać tylko 30 godzin rocznie przy 180 godzinach wymaganych w NATO. Niższa cena. Strony polskiej, Bułgaria i Polska porozumiały się w sprawie remontu części posiadanych przez Sowie myśliwców MiG-29 w sierpniu 2015 rok. W październiku tegoż roku porozumienie definitywnie zatwierdzono. Na jego mocy Bułgaria miała otrzymać do końca 2015 rok dwa wyremontowane silniki, a do końca kwietnia 2016 roku 6 wyremontowanych samolotów. Cena zaproponowana przez stronę polską za remont jednego silnika MiG-29 była o 600 tysięcy euro niższa od oferty 1,05 milionów euro rosyjskiego producenta RSK MiG. W 2018 rok Bułgaria zawarła kolejne porozumienie z RSK MiG o wartości 80 milionów euro na remont wszystkich 15 posiadanych przez nią MiGów,